Zamojska Arlekinada to widowisko artystyczne z udziałem blisko 100 wykonawców. Tego wieczoru na scenie pojawił się Teatr Gry i Ludzie z Katowic, Gwardia Gryfa z Wrocławia, która jest laureatem programu Mam Talent, oraz Zespół Pieśni i Tańca Zamojszczyzna. Widowisko jest utrzymane w poetyce Commedia dell'arte i opowiada o historii dawnych zamojskich rodów, których najmłodsze pokolenie połączyła miłość. I tu zaczynają się komplikacje. W przedstawieniu można było zobaczyć wszystko to, co dell'artowskie. Arlekina, pantalony, dzaniego, przepiękne różnorodne stroje, maski, tańce dworskie, żonglerkę chorągwiami, dużo zamieszania, dużo pomyłek, rubasznego humoru, a jeszcze więcej śmiechu. Tak pokrótce opisuje wydarzenie jego organizator, Zamojski Dom Kultury. Reżyserem przedstawienia jest Jolanta Kalinowska-Obst. Przedsięwzięcie dofinansowane jest ze środków miasta Zamość.